Dwie załogi litewskie, jedna ze Lwowa i jedna wyruszają na trasę. I oto są. Pierwszy odcinek specjalny. Żary Włosań. I załoga z numerem 1. Marian Bublewicz i Ryszard Rzyszkowski na Fordzie Sierra Cosworth. Na pierwszym odcinku specjalnym. I to już OS6. Brzezowa Droginia. Prawie 7 kilometrów. I tu już zaczął padać śnieg. Ludzie, są tu trzy rodzaje samochodów. Te, które są napędzane przez tylne koła, tak jak w tej chwili obserwujemy. Samochód Ford Sierra Cosworth Bublewicza. Następnie, tak jak Coopera. Zawodnicy poświęcali niezbędnym naprawom lodu samochodu. I start do pierwszego nocnego OS-u, do najdłuższego odcinka w rajdzie. Ponad 26 km, jechany dwa razy. Start według miejsc zajmowanych po pierwszym etapie. Marian Bublewicz. Choć nie ma jeszcze wyników oficjalnych, wiadomo już, że Marian Bublewicz po raz kolejny wygrał eliminację Mistrzostw Polski. Czy nie nudzą pana te ciągłe zwycięstwa? Nie, nie nudzą, przeciwnie, bardzo mnie to bawi i bardzo to cieszy, ponieważ moje staty traktuję bardzo poważnie. W sumie jest to moja jakaś tam praca, którą wykonuję i dobrze, bardzo się cieszę, jak to wychodzi w ogóle na piątkę. Jak się spisywało nowe auto? Bez zarzutów, jesteśmy bardzo zaskoczeni właśnie brakiem jakichkolwiek awarii w tym samochodzie. Pełen spokój od początku do końca, także wszystkie nasze założenia zostały, wydaje mi się, wykonane należycie. Wiadomo, że w tym sezonie w Mistrzostwach Polski będzie duża przewaga odcinków asfaltowych, prawie 100% nad szutrowymi. Czy ma to jakiś związek z pana nowym samochodem? Nie, to inaczej. Ja po prostu się przystosowałem do takich odcinków, bo już w tamtym roku narzekałem, że mało szutrów. Rajd Polski tylko wyłącznie od wielu lat już jest asfaltowy. I rajd Wisły również asfaltowy. W związku z tym już wybierając samochód na ten sezon, z góry założyłem, że musi być to samochód, który preferuje asfalty. No i takim samochodem wydaje mi się będzie dobrym dla mnie ten, który w tej chwili jeżdżę, Ford Sierra Cosworth RS. Przyczyny swojej wolniejszej jazdy za chwilę wyjaśni nam sam Romuald Hałas.